Witam tam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj zagram takim oto pięknym deckiem, w którym to są same szkielety. Jeżeli chcecie rzucić mi pomysł na odcinek, jakim deckiem mam zagrać, to piszcie swoje propozycje w komach i nie zapominajcie o tym, żeby wbić w opis, bo tam na przykład macie nasz sklep, z którego właśnie pochodzi ta bluza, której prawie tutaj nie widać, ale no tak się prezentuje. Także, moi drodzy, co? Zaczynam pierwszą grę. Jestem na moim drugim minikoncie, bo stwierdziłam, że tam wolę podbijać pucharki, a tutaj wolę je jednak tracić, więc piszcie swoje propozycje, a ja lecę z pierwszą walką, tylko zrobię jeszcze dla Was taki szybki opening. O Jezu, taki zrobiłam szybki, że prawie nie zauważyłam, co tam było, ale to nie jest ważne, lecę z pierwszą walką. Trafiłam na 8 level, z czego się bardzo cieszę, bo ja mam w sumie 9 i mam nadzieję, że chociaż jedną walkę uda mi się wygrać. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie mam tutaj po prostu jednostek, które mogłyby zabić tego balona. Także no to jest smutne, mogłam sobie zabrać te takie szkieleton dragony, ale postawiłam, że jednak nie biorę ich i no i tak się po prostu to wszystko skończyło. Okej, ale powiem Wam, że nie jest tak naprawdę źle. Lecę sobie z kolejnym puszem. O, tutaj widzę, że kolega ładnie się broni. Tylko szkoda, że moja beczuja tam pęknie. Oj, 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 za wcześnie te strzałeczki, kolego. Za wcześnie. Bardzo za wcześnie, ale fajnie się obronił przed tym giant szkieletonem, ale zobaczę sobie, co teraz się stanie. Pęk i nie ma. O kurczę, powiem Wam, że granie takimi kartami, takimi dekami jest naprawdę bardzo, bardzo zabawne. Także, moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby pisać swoje propozycje w komach. A ja już będę lecieć na drugą stronę. Przyjmę sobie taką zasadę, że... Albo dobra, nie, dobiję to, bo on za chwilę mi wypuści balona i będzie po prostu jeden wielki płacz, że znowu nie dobiłam wieży i tak dalej. I znowu wychodzi jego fantastyczna obrona. Wydaje mi się, że on już się zorientował, że ja nie mam tutaj nic na jednostki, które latają. Teraz muszę tutaj sobie zatrzymać na tej bombie tego właśnie mega miniona. No i zobaczy sobie. Na razie ja mam przewagę, ale pamiętajmy o tym, że on tutaj ma właśnie balona, którego ja nie dam rady w żaden sposób obronić. Co jest z jednej strony smutne, ale z drugiej strony, tak jak mówiłam, mega zabawne. Także lecę na drugą stronę. O, proszę bardzo. O, kolega gra tutaj lawą, ale zobaczcie sobie, jak ja go po prostu zaskoczę. Wyrzucę wszystko, co mam możliwe. I patrzcie, 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 patrzcie. Lecą drugie wallbreakery. O, wyrzucił strzałki, co jest smutne tak naprawdę. O nie, leci balon z drugiej strony. I co ja mogę teraz zrobić, co ja mogę teraz zrobić, co ja mogę teraz zrobić? Zrobię coś takiego. Wiem, że on tutaj właśnie postawi tą chatkę. No ale kurde, zobaczcie sobie, ta lawa. Ajajaj, jednak to przegram. No moi drodzy, to jest smutne, bo nie zabrałam sobie nic na latające. Powiem Wam, że sytuacja wyglądałaby całkiem inaczej, gdybym jednak miała te szkielety. No i on mnie zrobi w tym momencie na trójeczkę, ale no trudno się mówi, kochani, trudno się mówi. Pierwsza walka na minus, ale mam nadzieję, że druga będzie jednak taka troszeczkę taka milsza, weselsza i że jednak coś wygram. Minus 9 pucharków, w sumie to jest nawet fajne, że dostaję taki właśnie malutki minus za to, że przegrałam. I ponownie 8 level. Bejcior będzie grany, Bejcior. Wyrzucę sobie graveyarda, wyrzucę sobie beczkę, ajajaj. Trochę mi się palec omsknął, że tak powiem i... No niestety, o nie, on tam ma jeszcze princeskę, ale... 645 HP na mojej wieży, na jego wieży w sumie, czyli... A, bomb tower, szybko! Nie bomb tower, tylko bomber! Kobieto, Jezu, powiem Wam, że mi się to tak myli czasami. Myli mi się bomber z bomb towerem, ale to... Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to. Że Wam to nie przeszkadza, że tak się mylę. Ok, daję sobie 3 szkieleciki, żeby się obronić przed tym hogiem. Hog na levelu 7. Powiem Wam, że fantastycznie. Fantastycznie to wygląda. Ja sobie to tutaj przybliżę, żeby się oprzeć, żeby nie być takim garbatym garbusem, że tak powiem. Garbaty garbus? Jest coś takiego w ogóle? I po
ponownie leci beczka, ale nie będę się przed nią bronić. Nie będę się przed nią bronić. Zobaczcie sobie, jaki robię teraz mega push, który miał być naprawdę fajny. A tu armia szkieletów mnie zaskoczyła. O nie. Kolego, po co ty wyrzuciłeś tego loga? Dobra, dorzucam wallbreakery. Mam nadzieję, że nie ma strzałek. Nie miał strzałek, więc świetnie. No wydaje mi się, że tą walkę jednak, wygram. Ojeju. Powiem wam, że no robi się coraz bardziej ciekawie. Wyrzucę sobie armię szkieletów na tą beczunię. On też wyrzucił armię, ale pewnie za chwilkę też wyrzuci princeskę. Tak mi się wydaje. W ogóle pamiętajcie o tym, że jutro jest live. Powinnam to powiedzieć na samym początku, bo jutro jest challenge dwuetapowy i jutro właśnie będzie live, więc was bardzo serdecznie zapraszam. Powinnam was zaprosić już na samym początku, ale że ja mam taką sklerozę, że pewne ważne informacje pojawiały mi się w głowie dopiero po jakimś czasie, no to tak właśnie się składa, że... Ajajaj! Kurde, bacy mnie tutaj wykończyły, ale tam graveyard jak porobił pięknie. Graveyard tam pięknie porobił, on wyrzucił Hogridera chyba do obrony. Wyrzucił loga. Ale zobaczcie sobie, wydaje mi się, że go porobimy, Aaaa! Nie, powiem wam, że gdyby nie miał batsów, to byłoby to fajne. Ja mam w ogóle beczkę na pierwszym levelu, czy wy to zauważyliście? Beczka na pierwszym levelu, ale fajnie, bo druga walka już bardziej mi się spodobała, bo, no bo wygraliśmy. Wiadomo, że jak się wygrywa, to od razu humor jest taki przyjemniejszy i w ogóle... Okej, okay. Będę lecieć z kolejną walką. Plus 29 pucharków. Golden chest. Ciekawe, czy mi tutaj dropnie jakiś giant po drodze? Zobaczymy. Lecę z kolejną walką. 11 level. No i tutaj zaczynają się schody już, moi drodzy. 11 level to jednak ma zdecydowaną przewagę nad moim 9 malutkim. Bandytka. Czyli tutaj może być pekka, nie? No i właśnie jest ta pekka. Ale zobaczymy, czy dam radę coś porobić w ogóle tym, tym graveyardem, czy raczej nie. No tak słabiutko wam powiem. Czyli już mogę ocenić tą walkę na minus, no bo ciężko jest, żeby wygrać. Okej, okay, ale fajnie... Ojejku, no miałam mówić, że fajnie mi się udało obronić. No i zobaczcie sobie, co się teraz wydarzyło ze mną. Co się ze mną tutaj w ogóle wydarzyło. Bardzo smutna historia. No i ja już mogę się w sumie pożegnać z tym, że ja to wygram, no bo tego tak naprawdę nie wygram, nie? Dobra. Lecę z takim kombem, chociaż wiem, że ono mi się nie uda. O! Albo? Albo może jednak się uda, bo ten giant szkieleton wybuchnie jego bomba. On jest... Zobaczcie sobie, jaki on jest pewny siebie, bo... No dobra, to nie wyszło tak, jak miało wyjść. Tutaj sobie użyję szkieleton barrel do obrony właśnie przed Magic Archerem. I zobaczymy, co się tutaj, kurczę, wydarzy. O nie, ten Magic Archer mnie w ogóle porobił. Porobił mnie tak, że hej. O nie. O nie. Przegram to. Przegram to i to będzie tak naprawdę bolesna przegrana, bo zobaczcie sobie, o, jeden wallbreaker uderzył, ale widzę, że tutaj kolega chce mnie zrobić na trójkę i jemu się to uda, bo on ma naprawdę taki bardzo specyficzny deck i ja nie jestem w stanie nic zrobić. Zresztą zobaczcie sobie, że ja mam bardzo słabiutkie levele i może gdybym tutaj jednak coś podziałała bardziej, to... I on za chwilę właśnie rzuci pekkę, ale może ja go też zaskoczę, co? Może ja go zaskoczę też? Ojejku, mogłam poczekać, aż się zbliży ten. Aż się zbliży. Wyrzucę sobie teraz, zobaczcie sobie. Aj, kurde, źle. Miałam tutaj wyrzucić... O matko jedyna. O matko jedyna. To nie tak miało wyglądać tak naprawdę. Ale mnie tutaj wyczuł skurczybyk. Skurczybyk mnie wyczuł, no cóż. Ale jedną walkę chociaż udało mi się wygrać, czyli nie jest tak naprawdę źle.
Nie jest źle, ale zobaczcie sobie, jak on teraz mi porobi na trójeczkę pięknie. Na trójeczkę mi pięknie porobi. On nawet właśnie przez cały mecz nie używał Poisona, ale w sumie nie miał tak naprawdę po co, ale nie udało się mu zrobić na trójeczkę, więc plusik dla mnie. Także moi drodzy, o minus 9, naprawdę to jest super. Także moi drodzy, jeżeli macie jakieś propozycje na deck, który mogę zagrać, to piszcie je po prostu w komie, a ja najlepszy taki pomysł wybiorę sobie i zagram po prostu tym deckiem. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, bardziej pozytywnym odcinku z mojego głównego konta. Także trzymajcie się ciepło. Bye bye.